O, dobra, jest. Nagrywamy dalej. Słuchajcie, mamy czerwoną posiadę, mamy inaczej ustawioną kamerę, mamy kabusie, czyli jedziemy z odcinkiem Atomowego Serca. O, dobra, jedziemy z tematem. W takim razie, czy to ma odpowiednią głośność mikrofonu? Niech. Dobra, niech tak będzie. Ok. Trudno, najwyżej będziecie mi wyzywać. O, tu było przeciążenie. Najwyżej będziecie mi wyzywać, że szary, co głośno było ty. Ty łomiet. Co tu za mapa jest? Co my tu mieliśmy zrobić w ogóle? Aha, my tu w ogóle gdzieś się pojawiliśmy w tajemniczych okolicznościach. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Czy to jawa, czy sen? Czy my tu jesteśmy? Co to za kraina? Przecież fajny odcineczek się nam szykuje. Przepraszam, co to za glisty? Dobra. Czy my jesteśmy w ruskiej krainie czarów? Chłop biegi nie dobiegł, a gdzieś tu coś. Coś tu się przemieszcza, chodzi, coś tu się kręci. O, to na przykład. To na mnie patrzy. Co to kotek? Zniknął. No, ciekawy jestem, to co się wydarzyło? Tam jest, zobaczcie jaki piękny obraz tam jest Pana Jezusa. Widzicie tam? Szary, czy ty jesteś pijany? To są fakty autentyczne. Dobra, nagrywamy na pewno? Nagrywamy. Żeby nie było, że nie nagrywamy. Znajdę cię. Oj, już ja cię znajdę. Złapałem w końcu to? Żeby się nie okazało, że... Ja tam minąłem tych kuleczek trochę. Że te kuleczki mi się przydadzą. Ja ich tam trochę minąłem. Ale mi się wydawało, że któreś tam nie zjadłem, tych nie brałem. Ale no mogę się mylić. Dobra, to weźmy je. W takim razie. A jak jest tu mnóstwo, to chyba nie ma sensu ich brać. Dobra. Chyba, że to jest taka gra, żeby właśnie zbierze wszystkie, nie? Wiecie, o co chodzi. Takie jakieś ludzkie Mario, czy? Hopsa! Hop, hop, hop! Tam zapewne też coś jest, jakoś idzie wejść, no to. Tu jest nawet jakaś skrzynka. Myślałem, że... Na tym może da się skakać. Ona ma serce tutaj. To jest ona, słuchajcie. To idzie poznać po kościach, że to jest ona. A czy tutaj idzie poznać po kościach, że to jest on? No nie. Ciekawe, nie? To jest ciekawe. Ej, ja mam ręce... Widzicie, jakie ja mam ręce? Dobra, ale my tam gdzieś szliśmy, nie? Ona gdzieś tu jest. Ona nam to mówi.
W tych hotelach, o co tu chodzi? Jeszcze nie przelazłem całego, daj spokój. Jest jabłuszka. Pewnie tam by też szło przeskoczyć, nie? No dobra, ja mam jej poszukać, to jej poszukam. Hopsa, hopsa. Ale mnie wysadziło. Panie. A to jest wyrko. Na tym wyrku możemy zrobić hop, hop. Nie doskoczymy tam już, dobra. Stary, ale się spinał, też skokął. Ej, tam by można było wejść, to tam trzeba wejść, słuchajcie, to my to musimy przejść. Nie ma bata. Musimy się cofnąć. No może nam się uda tam gdzieś. Zobaczymy. No ale powiem wam, że no tu odwalili manianę, nie? To co tutaj autor miał na myśli, to ja nie wiem. O, zobaczcie, nawet minęliśmy jabłuszko jedno. Dobra, trzeba przejść tak. A idzie przejść na przykład bokiem, żeby to... To nam nie przeszkadzało? Czy to nas na przykład walnie zawsze, za każdym razem? O. O. No nam walić te jabłuszka, my sobie tu po prostu bezpiecznie przejdziemy. Dzień dobry pani, to panią miałem znaleźć? No, powiem wam, że muszę tu zrobić screena sobie, bo to... No, bo to będzie nie, no, nie do opisania po prostu. Dobra, ja nigdy nie lubiłem takich rzeczy, wiecie? Gdzieś przeskakiwania, wskakiwania. O, właśnie ta dziura mi się rozchodziła. Dawaj. I co? Przemieliło mnie? Dziwna misja. O co chodzi? Najpierw znajdź mnie, teraz zbudź się. No, mają coś z główką autorzy. P3, mój drogi, ty żyjesz. Na to wygląda. Towarzyszu Sycianow! Cała komisja rządowa nie żyje. To ciało towarzysza Mołotowa. A co zresztą? Ile było z nim osób? Jakieś 15. Może ktoś przeżył. Sprawdź. Sprawdź to. Co tu się stało? Kto to zrobił? Pewnie roboty się tu dostały. Masz szczęście, że nic ci się nie stało. Towarzysze Sycianow, wszyscy członkowie komisji nie żyją, bez wyjątku. To jest tragedia, ale niczego nie zmienia. Musimy aktywować kolektyw. Absolutnie się zgadzam, ale... Absolutnie. Zrobimy z martwym członkiem Politbiura. Nie mamy dużego wyboru. Brawa, zajmij się tym. Michaelu, udajcie się do stacji radiowej i dopilnujcie, by linia rządowa była odcięta od zasilania. I to szybko. Oczywiście, ale Kreml będzie oczekiwał sprawozdania od towarzysza Mołotowa. Osobiście poinformuję Politbiuro o tej tragedii. Pośpiesz się, Michaelu. Nie mamy wiele czasu. Lewa, pomóż jej. Brawa.
Jak się czujesz, mój drogi? Kiepsko. Znów cię zawiodłem. To zadanie przerasta mnie. Jak nas wszystkich. Okropny incydent. Okropny. A co tu się stało? Przekazują sobie moc? Ewidentnie spina dupę, no chce jej się puścić bąka, to widać. Ej, był taki film, coś tak z bebechów jakieś ufoki wyciągały, nie? Było coś. Coś tak było, coś mi się kojarzy, taki film, że oni tak coś tak se z bebechów wyciągali, było. Czy chory, aczkolwiek przyjemny odcinek będzie. Co to jest? To są klucze? Mają rozmach. Ciekawe, czy ja będę z nim na koniec walczył. Pewnie nawet nie na koniec. Władek? Władimirowicz? Nie, to jest chore, co tu się... Oj, tu już jest wyższy level ekspresji. Ale piękny odcinek nam wyszedł, nie? Wziął jego ciało. Co to było? To był hołd zmarłemu. To było bezczeszczenie zwłok. Towarzysze Sechenov! Mamy problem. Węzeł centralny transmituje sygnał. Ktoś próbuje przesłać nasze informacje na zachód. Kto? Kto mógł to zrobić? Tylko dwie osoby mają dostęp do systemu. Wy i Pietrov. Pietrov nie żyje. Widziałem jego ciało. Tylko ciało? Pietrov to jest przede wszystkim głowa. To było jego ciało. Jak to możliwe? Szukaliśmy go. Były takie odcinki. Filatova. Kiedy ma się za wspólnika neurochirurga pokroju doktor Filatovej, wszystko jest możliwe. Wyśledziliście sygnał? Pietrov maskuje swoją sygnaturę, ale jestem pewien, że jest w którymś z centrów naukowych. Takie odcinki to ja lubię. Chciałeś, mój drogi. Znajdź go. No misja, wiadomo, nie? Natychmiast.
Ale słuchajcie, to już w następnym odcinku. Ale was tutaj dawkuję emocjami, nie? Wiem, że byście chcieli zobaczyć, co będzie dalej. Ja też jestem ciekaw. O, gra zapisana, o to chodzi, słuchajcie. O to chodzi, dobrze. No nic, dzięki za odcinek, taki... Co tu dziwny. Się stało? Dokładnie, co tu się stało? Co to był za potwór, ten z czerwonego polimeru? To był neuropolimerowy magazyn danych. Magazyn danych? Wyglądał jak... Wladimir. Szef mówił, że to był hołd zmarłemu. Co to ma wspólnego z danymi? O to trzeba będzie zapytać samego doktora Seczenowa. Ja mogę tylko powiedzieć, że profesor Zacharow zginął w ten sam sposób. Ale to pojebane. Troszeczkę. Sądziłem, że polimer jest niegroźny. Kto zabił rządową komisję? Jak udało mi się przeżyć? Przykro mi, nie mogę pomóc. Straciliście nagle przytomność. Jak to mi się śniło. Ta kraina w tej samej chwili również ja przestałem działać. Ciekawe, czy tam rzeczywiście coś jeszcze można było zrobić. Czy to tak było z dupy? Nie wiem. Znajdźcie jak najszybciej Pietrowa i wróćcie do Czołomieja. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Tak właśnie zrobię, słuchajcie. Dlaczego ten potwór... No wiesz, to czerwone polimerowe coś. Magazyn danych. Dlaczego wyglądał jak człowiek? Dlaczego? To był pomysł doktora Seczenowa. Chciał, żeby mógł się sam poruszać. Po co magazyn danych miałby się sam poruszać? Nie obawiali się, że ucieknie i przepadnie ze wszystkimi informacjami? Nie ucieknie. Jest lojalny wobec doktora Seczenowa, tak jak baletnice bliźniaczki. Na dzień dobry. Kiedy doktor puszcza go wolno, zawsze trzyma się blisko niego jak dodatkowy ochroniarz. Ochroniarz? Czyli może atakować ludzi? A jak myślicie, towarzyszu majorze? Dlaczego neuropolimer zdolny rozpuścić ludzkie ciało w ledwie kilka sekund miałby móc samodzielnie się poruszać? No tak myślałem właśnie. Czyli ta galareta może po prostu się do kogoś podkraść i zabić go w mgnieniu oka, nie zostawiając ani śladu? Przypomina mi to pewną osobę, która zginęła w tajemniczych okolicznościach i bez świadków. Poślizgnęła się i wpadła do kadzi. O, skwary. Tak, samo się nasuwa. Słuchajcie, a tutaj nie było czasem możliwości zapisu? Chyba tak, co? Tak, tu była możliwość zapisu, my tam rozwalaliśmy to. Okej, zapisujemy. Pięknie, kończymy. Super odcinek, dziwny. Ale czasem i tak nie muszą być, także widzimy się na następnym odcinku. Na razie, cho. Nara.